Nagrajmy może jakąś pocztówkę dźwiękową, co? Tak! Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Oła, nie gryź mnie. Maciek, nie gryź mnie! Co to jest? Raspberry z lodami. Malinka z lodami? A malinki skąd mamy? Od sklepu. Od sklepu. No, szkoda, że nie z działki od babci. Wiesz, czemu on tak dźwięki daje? On informuje kolegów, że kopiesz w kompoście. I jak my pójdziemy, to oni w kompoście będą robaków szukać. A babcia ma dobre malinki, co? No. Babcia ma takie... Tata, nie jesz malinek? Jem malinki, ale strasznie dziś mnie bolą nogi, nie podniosę się z podłogi. Ciekawe, czemu cię nogi bolą. Hania, czemu te nogi bolą? Nesby head dwa razy forward i back, to nie jest takie proste. Mhm. Czyli wczoraj była wędróweczka dosyć naprawdę spora w taką, no nie teren nizinny, ale jak to nizinny u nas, góra, dół na okrągło. Do tych kilometrów żeśmy narobili strasznie dużo i dzisiaj strasznie nogi mnie bolą, już dawno tyle nie łaziłem. Ojejciu, ale ty marudzisz. Bardzo fajna była wycieczka. Ja to zadowolony jestem, a nie marudzę. Haneczka, bo ten lód to chyba zaraz wyląduje na moich spodenkach. Trzymaj tutaj sobie go. Chciałam a propos malinek powiedzieć, że babcia Irenka ma dobre malinki, i dziadek Stasio mają dobre malinki na działce. Takie duże, takie mięsiste. I soczyste. Są bardzo soczyste i słodziutkie. Ja w tym roku, jak tam byłam, kwitły listki młodych malinek, to je zerwałam, potem babcia mi je wysuszyła i przywiozłam je tutaj, tak że będziemy mieli na zimę w razie jakiegoś przeziębienia. Na herbatkę malinową? Na herbatkę malinową i zbierałam też mniszek lekarski. O, co masz, kochanie? Lodową malinkę? Wiecie co? Patrzę na te fale, popatrzcie, jakie dzisiaj morze spokojne jest. Ja chciałam w ogóle ten odcinek nagrać o maju. Bo taki jeszcze do niedawna chodził żart tutaj. Myślę, że na całym świecie, ponieważ ten maj taki dosyć chłodny był, prawda? Jest. Jeszcze w niektórych częściach świata. Tylko, że ten żart jest po angielsku. Hania, wiesz skąd się wzięło słowo maj, czyli May? No. Ale powiem to po angielsku, bo po polsku to chyba nie jest takie śmieszne. May. May snow. Maybe 70 degrees. Maybe minus 20. Czyli negative 20, nie minus, tylko negative 20. May rain, may be hot. W każdym razie to tak właśnie, że może padać, może być gorąco, może być zimno, może deszcz padać, może śnieg padać, bo may oznacza po angielsku i maj jako miesiąc i may jako móc, maybe. I nagle od wczoraj jest ciepło, wszyscy chodzą bez koszulek, w strojach kąpielowych. Spróbuj. No to jest z białą czekoladą. I brownie. I brownie? Tak. Bardzo dobre. Yummy. Yummy, yummy. A może teraz, słuchajcie, przesłuchamy naszej pocztówki dźwiękowej sprzed koronacji króla. Byliśmy dosłownie 2 tygodnie przed koronacją króla. Tak! Tak! To jesteście zaproszeni. Thank you.
No to musimy wejść, słuchajcie, na ten most, jeżeli chcemy zrobić zdjęcie Big Bena. Co jesz? Loda. Loda czekoladowego. Gdzie teraz będziesz szła? Na karuzelę. Aha. Powodzenia, Haniu. Oj, w końcu mogliśmy usiąść sobie na ławeczce. Widzieliśmy piękne przedstawienie. Show. Show must go on. Hania, asystowałaś? Tak, i dostałam taką małą figurkę Big Bena. I to, a to widziałem tylko za to, że mogłaś zjeść kawałek karty, którą potem z ust wyciągnęłaś, tak? Nie, to był pan. Robił sztuczkę, nagrałam, to będziemy mogli puścić to na YouTube, a to by będą nasi widzowie mogli zobaczyć. A teraz siedzimy sobie na ławeczce, tuż pod London Eye. Czyli takim wielkim, diabelskim młynem, ogromnym. I na co mamy jeszcze widok, Haneczko? Westminster Abbey. Tam w Westminster Abbey to chyba królowa brała ślub. William i Kate. I tam będzie koronacja chyba. Nie wiedziałam. Zmęczona jesteś? Tak. A dlaczego jesteś zmęczona? Bo dzisiaj o 5 obudziłam się. I miałaś ciężką podróż w autokarze? No dobra, to my będziemy chyba szli dalej, tak? Może przejdziemy fish koło... Chips. Fish and chips. Czyli ryba z frytkami. Dobra, lecimy na Szczecin, ludzie. Ania, gdzie teraz się znajdujemy? Parliament Square. Westminster Hall to jest siedziba parlamentu, a Westminster Abbey to jest właśnie ta katedra, ten kościół, to opactwo, gdzie... Królowa brała ślub. Tak jest właśnie. I teraz stoją ludzie przy czerwonej budce telefonicznej i robią sobie zdjęcia. Właśnie chciałem powiedzieć, teraz idziemy do St. James Park i mijając go sobie bokiem, albo może środkiem, nawet pójdziemy przy stawie, dojdziemy do Buckingham Palace. Hania, kto żyje w Buckingham Palace teraz? Król Charles III. Dziękuję za twoją piękną odpowiedź. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy, tata? Idziemy gdzie? Do Buckingham Palace. Tutaj już szykuje się wszystko na co, Haniu? Tutaj na koronację. Na koronację króla. A tutaj zobaczcie, ktoś sobie ogródek zrobił. I można wejść, zobaczyć. Zobacz, jakie kaczuszki maleńkie. Mało żłoby, to kiedy nawet zmi. Tutaj właśnie w Londynie są takie piękne, ciche zakątki, co nie? Mhm. Wow, pelikany, zobacz, Hania. Zobacz, i pan stoi, no, stoi tutaj i będzie je karmił. Widzisz, że jeden machel. Aha. Haniu, one są tak ogromne, że teraz rozumiesz, dlaczego Jacek i Placek mogli na nich latać. Ale one są... Jeden, mama, popatrz na ten... Nie ma skrzydła, no. Wiesz co, nie znam się na tych ptakach, ale są ogromne. Popatrz, jeden na zewnątrz wyszedł. No, zobacz. Hania, uważaj. Chodź, Haniu, nie bój się. Ale miękka trawa. Szok. Zobacz, pan, widzisz, to jest opiekun. Musi go z powrotem zagonić. Ale piękne są. One są jakby takie młodziutkie, widzisz? No, bo są luzowe. Ale są piękne, takie ale aksamitne. Ten, zobacz. Za rybką płynie. O, taki ten, a ten tak dostojnie wszedł do tej wody. O, i teraz jeszcze kaczki przypłynęły, przyleciały. A, za samicą. Też chcą się pożywić? Nie, idą za samicką. Uj, jest tutaj tam jedna. Piękne i sobie płyną dalej. Ale mieliśmy szczęście zobaczyć pelikany, to jest tak bliska. Nigdy nie widziałam pelikana. Ja też nie. Na żywo. O, popatrz jak tutaj po prawej stronie, jak już przygotowują całą scenę na koronację króla. A teraz zbliżamy się już do Buckingham Palace. Teraz wiszą tutaj na tych masztach ogromne brytyjskie flagi. A czym są zakończone na samej górze, Hania? Co jest na samej górze? Korona jest na samej górze. Wyobraźcie sobie żaglowce duże, które mają potężne maszty. I to jest taki wielki maszt i ta flaga to jest po prostu wielki żagiel. Ogromny, by mógł tą łódź pchać do przodu. No, te flagi są ogromne, prawda, Haniu? Kilka metrów na kilka metrów. Tutaj ludzie, widzę, już ciężko pracują, naprawdę. Ogradzają wszystko, robią tak, żeby było bezpiecznie dla każdego. I powiem wam szczerze, że oni też robią, żeby było bezpiecznie dla tych zwierząt.
ponieważ dopiero teraz sobie zdałam z tego sprawę, że pod kątem bezpieczeństwa ludzi, ale tak samo tutaj na przykład ludzie w tym parku przygotowują też zwierzęta do tej ogromnej ilości ludzi, którzy przyjdą tutaj na koronację. Zobacz, Hania, tam też są te kaczki chyba. A widzieliśmy też czaple. Żurawia widzieliśmy. Czy żurawia, tak. Coś pięknego. To był chyba żuraw. No i zobaczyliśmy pelikany. O, już jest zabudowane, już jesteśmy coraz bliżej. Chyba tutaj po lewej stronie budują jakąś scenę, tak? Bo tutaj będzie ten koncert. A, no, no. Pięknie to wygląda. A tutaj są takie maszty i są po 4 ogromne flagi zawieszone. Wieje flaga u góry? A? Co to znaczy, jak flaga wieje u góry? On jest tam? Tak, król jest w środku. Powiem ci, Hania, że to jest piękna praca taka w ogrodzie. No oczywiście, żeby było tak ładnie jak dzisiaj. Ciężka też, ale i piękna. Ja im zazdroszczę tego. Cały dzień na powietrzu. Przygotowują właśnie ogrody. A trawa to jest chyba taka tutaj nawieziona. To taka albo tak pięknie wypielęgnowana. Jesteśmy dosłownie, trzymamy się tych czarnych krat. I stoimy jak wszyscy turyści. I czekamy na kogo? Na króla. Jeszcze nie ma dużo ludzi. O, jest, zobacz. Jest zmiana strażników. I wraca z powrotem. A ciekawe, czy ten drugi zaraz do niego dołączy. Jak myślisz? Nie. I stoimy naprzeciwko tego balkonu, gdzie zawsze królowa stała ze swoją rodziną. Ale popatrz, znowu tam jest ta różowa riksza. To coś nowego, tego nie było. Fajnie to wygląda, co? No. Ale super. Tata, czy ty wiesz, gdzie teraz idziemy? Tak, my idziemy teraz na Victoria Coach Station. Ale zjemy coś po drodze jeszcze? Przy Victorii powinna być nasza knajpka, mam nadzieję. No to idziemy szukać. Hania głodna? Tak. No i słuchajcie, szybkie podsumowanie kulinarne. Wylądowaliśmy w naszej ulubionej restauracji. Istnieje, jest otwarta. Koło Victoria Coach Station. Hania, co zamówiłaś? Fish and chips. Tata, a my co wzięliśmy? Mixed doner. Czyli takie kebaby, tak, mieszany kurczak i nie wiem, co to jest jeszcze. Lamb. Jagnię. Jagnięcina. Ale pyszne. Końcówka naszej podróży. Dzień minął. Siedzimy teraz na stacji autobusowej. Nie chodzę nie przed zachodem słońca, bo być może będziemy z Karen jechać. Nie, nie będziemy jechać z Karen. Tak, tak, ja bym chciała bardzo. Ale czy my już mówiliśmy o Karen? Mówiliśmy o Karen chyba, że... O szalonej naszej kierowcy. Naszej szalonej, naszym szalonym kierowcu, Karen. Dobrze, Karen już pewno wróciła do domu i odpoczywa teraz z cup of tea na sofie, tak? Tak. Z filiżanką i herbaty i mlekiem i ciasteczkiem. No i ona tylko cały czas bi. Kończymy tą naszą podróż. Dziękujemy, że słuchaliście i byliście z nami w Londynie i zapraszamy do wysłuchania opowiadania, które na pewno tata napisze i będzie z tym odcinkiem, tak? Tak. Maciek, zapowiadamy opowiadanie teraz. Po naszej pocztówce dźwiękowej, teraz wraz z Maćkiem, z Hanią i z tatą i Stosią, zapraszamy Was na opowiadanie pod tytułem Smutny Król. Zapraszamy! Zapraszamy! Siedział przy swym ciężkim biurku od dłuższego czasu. Otrzymał ustną informację, na którą czekał tak długo. A teraz nie wiedział, co z nią zrobić. Brzmiała: cienie wypełzły. Zidentyfikowano przejście. Przechodzą między światami swobodnie. Zastanawiał się nad tym, czy kiedykolwiek był w tym miejscu, gdzie znajdowało się przejście. Jednak nie. Przeczytał tylko o nim, gdy natrafił na dziwny epizod wojny zwanej Chmielową, na jednym z bardzo odległych światów. Wybuchła ona niespodziewanie i tak samo niezwykle szybko się zakończyła. Pochłonęła jednak wiele istnień. Cóż, taka jest natura wojny. Zapewne nigdy nie usłyszałby o tym zdarzeniu,
gdyby nie udał się na poszukiwania do biblioteki zaginionych walizek. Swoją drogą to interesujące, że jednym z wielu miejsc, które bibliotekarka uznała za prawdopodobne, by istniał tam działający portal, był jeden z dzikich samolądków. Zwykle były to światy niezbyt stabilne. Ten jednak był przeciwieństwem tego, czym zwykle samolądki są. W dodatku posiadał rozwijającą się cywilizację, a właściwie wiele cywilizacji. I ta cecha fascynowała mistrza Alubarda. Tam, na małej przestrzeni, istniało kilka różnych cywilizacji, współegzystujących ze sobą. Siedział więc Alubard w swym gabinecie i zastanawiał się, co zrobić z tą ważną wiedzą, która została zdobyta przez anonimowego szpiega. Oczywiście nie był on nieznany dla kobolda. Sam przecież wysłał tego inteligentnego pająka z misją szpiegowską. I to musiał Alubard przyznać. Wspaniale wywiązał się ze swego zadania. Nie było to jedynie zasługą zaradności i doświadczenia agenta, lecz również szczęścia, któremu towarzyszyło. Ale Niziołek nie przypadkiem zarządzał siecią szpiegów oplatających większość znanych światów. Podejmował również próby wysyłania swych emisariuszy do krain nieznanych, tak jak w przypadku tego pająka, jednego z najlepszych obserwatorów, jakich udało mu się znaleźć. Alubard wiedział, że najważniejszą cechą dobrego wywiadowcy, a także żołnierza i dowódcy, jest sprzyjający los, czyli po prostu szczęście. Co z tego, że ktoś taki posiadałby ogromną wiedzę i doświadczenie, gdyby nie sprzyjała mu fortuna? Pająkowi szczęście sprzyjało. Zidentyfikował przejście cieni. Pierwsza niewiadoma została wykryta. Ciekawe, czy więcej przejść odkryjemy na innych światach, pomyślał. To na pewno stałoby się pomocne, gdyby ten odkryty portal nie spełnił pokładanych w nim przez kobolda nadziei. Wpatrując się w blat pustego biurka, miał wrażenie, że leżą na nim odwrócone puzzle. Obrazek w ten sposób jest niewidoczny i odkrywa poszczególne elementy kawałek po kawałku. Właśnie odwrócił kolejny. Ale nadal nie widział całości. Cały czas nie wiedział, czy cienie mają związek z wymazańcami. Bibliotekarka twierdziła, że to więcej niż prawdopodobne. Alubard nie widział powodu, by w to nie wierzyć. W końcu smoki wiedzą o wiele więcej niż jakiekolwiek inne stworzenia w całym wieloświecie. A jednak wątpił. Taka była bowiem jego natura. Dla niego liczyła się wiedza. Owszem, cenił swe przeczucia, szanował swój instynkt i często pozwalał mu dojść do głosu. Ale najważniejsza była informacja potwierdzona. Siedział więc i myślał o tym, co może łączyć portal, cienie i wymazańców, o których jeszcze nie tak dawno nawet nie słyszał. I zastanawiał się, czy jest ktoś, kto zna ich naturę, podobnie jak cieni, bo o nich to nie wiedział już nic. Podobnie jak i o przejściach. Wiedział, że istnieją i tyle. Pomyślał, skoro wiem tyle, co niemal nic, to może warto poprosić opowiadacza o pomoc. Potrzebował nowej opowieści i wiedział, do kogo się udać dziś wieczorem. Wizyta była niezapowiedziana, ale małżeństwo opowiadaczy bardzo ucieszyło się na widok gościa. Razem zjedli kolację, wspominając dawne czasy. Dopiero pijąc herbatę malinową, Alubard opowiedział, jaki jest cel jego wizyty i poprosił o nową opowieść. Przyjacielu, powiedział Starek, nie mogę przecież odmówić ci pomocy. Poza tym bardzo intrygują mnie twoje odkrycia i również chciałbym wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Bo kto wie, może właśnie to jest przyczyną nadchodzących... Dziadek szukał słowa. Kłopotów. Cała trójka rozsiadła się wygodnie. Opowiadacz przymknął oczy i uspokoił swój oddech. Zapadła cisza, a po chwili babcia i kobold usłyszeli słowa dziadka. Historia tej gry minie w mrokach wieków średnich.
Choć mieszkańcy miasta twierdzą, że pierwszy mecz rozegrano znacznie dawniej, gdy istniała twierdza, na ruinach której zbudowano ich ukochaną miejscowość. Opowieść płynęła powoli. Niziołek był nią zachwycony. Polubił postać głównego bohatera, młodzieńca, który pierwszy raz w swoim życiu miał wziąć udział w meczu. Mógł zginąć, jak każdy zawodnik, lecz wiedział, jak ogromny honor spotkał jego i jego rodzinę. Wraz z nim, w swojej wyobraźni, Alubart przeniósł się nad główny plac miejski, pełniąc jednocześnie funkcję boiska do tej gry. Na samym środku trzech sędziów trzymało trzy skórzane piłki – białą, czarną i czerwoną. Drużyny rozstawiły się na swoich polach, zerkając na bramkę, której mieli bronić, oraz na stronę przeciwników, gdzie mieli zdobywać gole. Musieli grać jednocześnie trzema piłkami, gdyż nie było wiadomo, która z nich w danej chwili przynosi punkty dodatnie, a która ujemne. A nie było łatwo wrzucić każdej z nich do bramki przeciwnika, gdyż ta była dość wąska, na jakieś pół metra, choć długa. Cóż, 10 metrów dawało sporą przestrzeń, jeśli nikt jej nie bronił. Wydawać by się mogło, że tak było. Wszak drużyny nie miały w swym składzie bramkarzy jako odrębnych zawodników, ale każdy z 24 graczy w jednym zespole bronił swej bramki. I każdy starał się zdobyć gola ręką, nogą, kolanem, barkiem, głową i wszystkim, co tylko było dozwolone. A niedozwolone było tylko stosowanie broni. Tak więc stały naprzeciwko siebie dwie drużyny młodych mężczyzn gotowych na walkę wręcz. O honor, o punkty, o sławę. Żaden z nich nie wiedział, czy wyjdzie z tej gry cało. Widzowie zaś głośno zastanawiali się, ilu graczy pożegna się w tym roku ze swymi rodzinami i odejdzie. Na zawsze. W loży honorowej zasiadł król. Każdego roku to właśnie on otwierał grę. On też składał hołd poległym po zakończonym meczu. To nie była rozrywka, której pragnął. Jego piękna żona widziała, iż z każdym kolejnym meczem, z każdym kolejnym rokiem jego oczy stawały się coraz bardziej puste. Coraz smutniejsze, jakby król zapadał się w nich od brzemienia tej okrutnej gry. Starku, przerwała opowieść babcia, zakończ. Teraz już jestem pewna. To smutny król. To on pojawia się cały czas w opowieściach. Smutny król? Zdziwił się niziołek. A cóż to za dziwna persona? Opowiadacz spojrzał na kobolda, krótko westchnął i odpowiedział. To kolejna zagadka, przyjacielu. Od pewnego czasu zjawia się i dominuje opowieści, a czasami i sny. Widzisz, to jest kolejna tajemnica do wyjaśnienia. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla sywskich. Koniec! To wszystko, pa!